Dzień dobry, moi drodzy, witajcie w nowym filmiku. Dziś mam dla Was propozycję związaną troszeczkę z latem, bo jeśli o mnie chodzi, to okres właśnie letni, wakacyjny zawsze kojarzył mi się i kojarzyć będzie z lekką opalenizną, z pięknie rozświetloną skórą, zarówno na ciele, jak też na twarzy. No właśnie, te rozświetlacze, letnie rozświetlenie. Dziś przedstawię Wam takie moje perełki i moje propozycje. Jeśli śledzicie media społecznościowe, to zapewne zauważyliście, że albo wy kobiety zauważyłyście, że ostatnio bardzo głośno zrobiło się o pewnych preparatach rozświetlających, lekko podkreślających opaleniznę marki Rezibo. No naprawdę, słuchajcie, chyba nie było takiego profilu, gdzie te preparaty by się nie przewijały, gdzie nie byłyby pokazywane. Trzeba przyznać, że marka w tym roku postawiła na rozświetlenie, no i wszyscy na te preparaty się rzucili. Ja zaczęłam dostawać od Was bardzo dużo pytań, czy znam, czy kojarzę, czy kupiłam, czy stosuję, czy współpracuję z marką, czy będę jej pokazywała te preparaty u siebie na kanale albo też w mediach społecznościowych i co na ich temat sądzę. I powiem Wam, że ja generalnie jestem taką osobą, że jak jest czegoś dużo, to ja mam w pewnym momencie przesyt tego i mnie to zniechęca. Co prawda był taki moment, kiedy pomyślałam sobie, może warto, może fajnie by było kupić, przetestować, sprawdzić, no bo marka Rezibo cieszy się tym, słynie z tego, że ma fajne preparaty z dobrymi składami, ale takie nieco, można by powiedzieć, też droższe. I wybrałam się do różnych drogerii kosmetycznych. Nigdzie na półkach, gdzie było Rezibo, nie znalazłam tych preparatów, więc stwierdziłam, ok, trzeba by było zamówić je przez stronę internetową. Ale kiedy już chciałam zamówić je przez stronę internetową, okazało się, że były niedostępne. I podobno one są dostępne takimi różnymi falami, bardzo chętnie po nie sięgacie, korzystacie, kupujecie, tak są zachwalane. Więc dziś nie przedstawię Wam tego produktu. Natomiast, słuchajcie, ja mam dla Was zupełnie inne propozycje. Coś, co może Was zaskoczyć z różnych półek cenowych, z różnych typów pielęgnacji, naturalne, bardziej selektywne, tradycyjne. Może coś wśród tych moich propozycji znajdziecie ciekawego dla siebie. Jeśli śledzicie mój kanał, to też zapewne wiecie, że ja już od kilku dobrych lat nie korzystam z naturalnego słońca i się po prostu nie opalam. Ja w ogóle jestem taką osobą, która nie znosi leżeć plackiem i wygrzewać się na, jak to się mówi, na krewetkę. Nie mam też takiej możliwości, żeby posiedzieć kilka minut na słońcu i mieć piękną, brązową opaleniznę, ponieważ ja mam jasną skórę i ona zawsze opala się na początku na czerwono, a później dopiero stopniowo robi się ten brązowy kolor. Natomiast od wielu lat stosuję samoopalacze i dodatkowo też przy tych samoopalaczach uwielbiam efekt takiego właśnie ładnego, zdrowego rozświetlenia na mojej skórze, a kiedy już ta skóra jest taka lekko przybrązowiona, wtedy wolę preparaty rozświetlające, które mają złote drobinki, różowego złota, jakieś właśnie takie mieszanki, niż te, które są przeznaczone dla kobiet z jasną skarnacją, czyli takie, które mają w składach gdzieś w tych formulacjach, mają srebrne drobinki. Ale dzisiaj mam dla Was różne propozycje. No i słuchajcie, ja w ogóle od wielu, wielu lat byłam ogromną fanką olejku do ciała marki Nuxe. Tego olejku z drobinkami, który miał właśnie takie złote drobinki, lekko brązowe i przepięknie wyglądał na skórze. Ale przyszedł ten moment, że stwierdziłam, trzeba poszukać czegoś nowego, czegoś innego. Od lat sięgam po ten olejek Nuxe, już mi się trochę przejadł i znudził. I w zeszłym roku stosowałam olejek marki Eisenberg. Coś wspaniałego, przepiękny taki blask, zdrowy blask na skórze, też oczywiście w odcieniu złota, o przepięknym zapachu, żelowej konsystencji, z delikatnym SPF 6, ale ten olejek jest też bardzo, bardzo drogi. No i w końcu stwierdziłam, że w tym roku czas najwyższy poszukać czegoś nowego, jakichś nowych perełek, odkryć jakieś nowe, fajne kosmetyki. I tutaj mam wszystko przygotowane, żeby Wam dzisiaj pokazać. I zacznę od tego produktu. To jest marka Fenty Beauty. I ona ma w ofercie dostępne chyba trzy odcienie
3 albo 2 odcienie tego oto preparatu. Piękna buteleczka, jak widzicie, duża, bo mamy tutaj aż pojemność 90 ml. Body Lava, rzeczywiście trochę kojarzy mi się to z lawą. Tutaj widzicie nakrętka, różowe złoto, szkło, naprawdę coś pięknego. I już samo to, jak widzicie konsystencję w tej butelce, która mieni się takimi drobinkami złota, zieleni, brązu, kojarzy się naprawdę z okresem wakacyjnym. Ale co chciałam Wam powiedzieć? To jest produkt o konsystencji żelowej i po wyciśnięciu, bo mamy tutaj oczywiście pompeczkę, on na skórze wygląda jak taki złoty żel, który trzeba dobrze rozsmarować na skórze, na ciele. I to absolutnie ten odcień, czyli koniak candy, nie będzie dobry dla bledzioszków, dla dziewczyn, które mają bardzo jasną karnację. To już jest opcja, którą możecie wykorzystać w momencie, kiedy wasza skóra jest lekko opalona, tak jak ja na przykład stosujecie samoopalacze, albo też gdzieś złapałyście tę letnią opaleniznę, to wtedy ten produkt przepięknie, słuchajcie, przepięknie ją podkreśli i dodatkowo wzmocni, bo oprócz tego, że mamy tutaj te rozświetlające drobinki, to ten produkt jeszcze dodatkowo wzmacnia opaleniznę, czyli sprawia, że jest ona ciemniejsza. Dlatego też właśnie wspomniałam, że nie będzie dobry dla dziewczyn, które mają bardzo jasną karnację. Przepięknie, delikatnie pachnie, ale ten zapach też szybko ulatnia się ze skóry. Wchłania się stopniowo. Jeśli dobrze go rozsmarujecie, to też oczywiście szybciej on się wchłonie, ale on ma konsystencję żelu, więc przez pewien czas ta skóra będzie lepka, będziecie to odczuwać. Więc to też nie jest dobra opcja dla tych z Was, które na przykład założą sobie jasną, białą sukienkę, bo możecie ją po prostu zwyczajnie ubrudzić. Ale na plaży, na basenie, przy ciemniejszych ubraniach, żeby tylko gdzieś podkreślić tę opaleniznę, czy na przykład delikatnie na dekolt, czy na same ramiona, coś, słuchajcie, wspaniałego. Tak sobie pomyślałam, że ten produkt jest naprawdę bardzo, bardzo dobry, ale też jego cena jest dosyć wysoka. Co prawda jest niesamowicie wydajny, bo tak jak mówię, jest to produkt w żelu bardzo gęsty i ja używam go tak naprawdę od początku lata, prawie codziennie, no prawie, w te dni, kiedy mamy słońce, i zużyłam go, zobaczcie, dosłownie tyle, czyli tak naprawdę niewiele. I jak tak dalej pójdzie, to myślę, że spokojnie będę korzystać z niego jeszcze w przyszłym roku. Ale pomyślałam sobie, że skoro jest to produkt dosyć drogi, to fajnie by było znaleźć dla Was jakiś tańszy zamiennik, a przynajmniej coś, co będzie wyglądało bardzo podobnie na skórze. I powiem Wam, że uszukałam się w takich właśnie tych zwykłych, tradycyjnych drogeriach i na początku nie mogłam nic takiego znaleźć, żeby formuła była podobna, żeby to ten efekt rozprowadzenia na skórze też był podobny. I jakoś tak wyszło, że słuchajcie, w Hebe, właśnie przeglądając, szukając tych produktów, znalazłam coś takiego. To jest nawilżająca żelowa mgiełka do ciała od Liren, która właśnie poprawia koloryt. Mamy tutaj wodę figową i ekstrakty owocowe i to jest odcień Platin Flash, bo ona jest jeszcze dostępna w dwóch innych odcieniach, takim, który ma złote drobinki i taki, który ma srebrne drobinki. Tutaj jak się dobrze przyjrzycie, to w opakowaniu wyglądają te preparaty bardzo podobnie i takie moje pierwsze skojarzenie, mówię, będę mieć świetny zamiennik, zdecydowanie tańszy, bo ja za nią zapłaciłam na promocji w Hebe coś około 12 zł, więc mówię wow. W dodatku, no dobrze, ok, tutaj mamy mniejszą pojemność, ale wydawało mi się, że będzie identycznie. Co się jednak okazało, ta mgiełka bardzo fajnie rozpyla się na skórze i rzeczywiście jak ją sobie pryśniecie na przykład na przedramiona, to zauważycie, że ona na początku daje taki efekt mokry, żelowy, ale różnica w tym, jakie jest to rozświetlenie i te drobinki, jest ogromna. Niech Was nie zmyli, tak jak mnie, opakowanie i ta formuła, która jest naprawdę ze sobą zbliżona, bo
po pryśnięciu, po aplikacji na skórę okazuje się, że tutaj mamy różne odcienie drobinek. Mamy złoto, mamy niebieski, mamy czerwony i to wszystko łącznie ze sobą daje nam właśnie w tej buteleczce taki efekt. Na skórze wygląda to zupełnie inaczej i co więcej, tutaj ten efekt rozświetlenia jest, powiedziałabym, bardziej subtelny niż w przypadku tej mgiełki. W przypadku tej mgiełki te drobinki są zdecydowanie mocniejsze, bardziej widoczne na skórze i to też już nie każdemu może odpowiadać, bo na pewno część z Was lubi taki efekt rozświetlenia zdrowej skóry, takiej pięknej tafli, a część z Was może postawić tam właśnie takie bardziej brokatowe, błyszczące drobinki. Także myślałam, że udało mi się znaleźć zamiennik tego oto produktu od Fenty Beauty. Niestety nie, co jednak nie zmienia faktu, że jest to bardzo fajna mgiełka. Bardzo ładnie pachnie, też fajnie utrzymuje się na skórze, nie brudzi jej, chociaż ją odrobinę przyciemnia. Także, moje drogie panie, takie dwie pierwsze propozycje na dziś. Ale to jeszcze nie koniec produktów, jeśli chodzi o ciało. Tutaj pokażę Wam coś, co też odkryłam w sumie w tym roku, a jest to marka Eveline i mamy tutaj Brazilian Body, czyli rozświetlający eliksir, złoty eliksir do twarzy i ciała. Ja z tej serii Brazilian Body posiadam również krem CC do ciała, który też bardzo ładnie podkreśla opaleniznę, ale też fajnie maskuje jakieś siniaczki, jakieś naczynka, czy też nadaje ładny taki zdrowy kolor, gdybyśmy nie chciały na przykład stosować samoopalaczy, a chcemy, żeby nasze nogi na przykład ładnie wyglądały, to taki krem jest świetnym rozwiązaniem. Kiedyś zresztą też Wam już o tym opowiadałam. Natomiast w tym roku postanowiłam sprawdzić właśnie ten rozświetlający preparat, eliksir, bo tutaj producent mówi nam o tym, że jest to preparat do każdego rodzaju karnacji. I słuchajcie, rzeczywiście tak jest. To jest preparat, który możemy nałożyć na każdy typ karnacji. Co prawda, znowu, uwaga, tutaj mamy dużo złotych i srebrnych drobinek i one są bardzo widoczne na skórze. Tak samo, podobnie właśnie jak w przypadku tego preparatu Liren. Te drobinki mam wrażenie, że są no takie brokatowe. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Natomiast ten efekt rozświetlenia jest, rzeczywiście jest. Jest piękny, ale tak jak mówię, tutaj mamy połączenie srebra i złota, więc można by było założyć, że będzie to dobre dla każdej karnacji, dla tej ciemniejszej i dla tej jaśniejszej. Ale musicie też lubić taki efekt rozświetlenia, nie u każdego będzie to ładnie wyglądało, przynajmniej moim zdaniem. Natomiast po nałożeniu tego preparatu na skórze też pojawia się taka, można by powiedzieć, żelowa tafla na początku. On się wchłania stopniowo, więc nie polecam nakładać go, jeśli na przykład nałożyłyście wcześniej na Waszą skórę ten krem CC i teraz chciałybyście jeszcze dodać sobie jakiegoś rozświetlenia, to musicie poczekać, bo w tym momencie nakładając i taki preparat CC na ciało, a później dając jeszcze ten żelowy taki właśnie eliksir, cała Wasza praca pójdzie na marne. Więc albo stawiamy na ten krem CC, albo stawiamy na taki właśnie rozświetlający eliksir samodzielnie, ewentualnie musicie trochę odczekać. I moja ostatnia propozycja, jeśli chodzi o preparaty rozświetlające do ciała, coś dla dziewczyn, które lubią kosmetyki naturalne, ale z drugiej strony szukają takich preparatów, które będą dawały subtelne rozświetlenie. I moje drogie panie, to jest właśnie to. Marka Fridge, jedna z moich ulubionych marek tworząca kosmetyki naturalne, która stworzyła Body Wake Up, czyli taki balsam właśnie do ciała, który będzie nadawał skórze taką subtelną, piękną taflę rozświetlenia. Próbowałam złapać to w kamerze i powiem Wam, że momentami mi się kompletnie nie udawało, bo ten efekt fajnie widać w słońcu, w cieniu wygląda jakbyście absolutnie nic na skórze nie miały, natomiast to jest taki bardzo przyjemny, subtelny, delikatny efekt właśnie takiego rozświetlenia. Niesamowicie fajnie wygląda to na skórze, poza tym, no uwaga, mamy tutaj bardziej naturalny skład i te drobinki, które rozświetlają, nadają właśnie taki ładny
blask naszej skórze też są bardzo, bardzo subtelne. Czyli jeśli szukacie właśnie czegoś takiego, co delikatnie podkreśli waszą opaleniznę, albo też macie bardzo jasną karnację i chcecie ją troszeczkę przyciemnić i mieć ten efekt takiej pięknej, zdrowej, letniej skóry, to myślę, że ten preparat fajnie się u was sprawdzi. I zobaczcie, ten efekt takiego właśnie rozświetlenia daje też troszeczkę butelka. Jak się dobrze przyjrzycie, to jest taki opalizujący efekt. Naprawdę bardzo, bardzo ciekawy. Duża pojemność, bo mamy tutaj 95 gramów, szklane opakowanie, jak w przypadku większości produktów marki Fridge, i też długi termin zużycia, bo nie musicie trzymać go w lodówce, a ja na przykład swój mam aż do 21 września 2020 roku, więc spokojnie, można go zużyć przez całe lato. No dobrze, to będzie koniec, jeśli chodzi o preparaty rozświetlające do ciała i nadające naszej skórze piękny, zdrowy, letni blask. To teraz pokażę wam coś, co możecie wykorzystać do twarzy, ale nie tylko. Pierwszy taki produkt to jest kolejny kosmetyk z tej samej serii, oczywiście Fenty Beauty. Jest to ten sam odcień, czyli Cognac Candy, ale mamy tutaj już preparat w kamieniu, który ma obłędny blask złota z taką domieszką brązów, miedzi, coś w tym stylu. Ale co jest bardzo ciekawe, jeśli chodzi o ten produkt, to na skórze wygląda on zupełnie inaczej, bo w przypadku nakładania właśnie tej body lawy płynnej macie taki efekt, że przyciemnia się wasza skóra. Tutaj natomiast, kiedy nakładacie na przykład na twarz albo gdzieś na obojczyki czy na dekolt, to widzicie, że nakładacie tak jakby tylko same takie właśnie drobinki. Tutaj nie ma żadnego efektu przyciemnienia i wzmocnienia opalenizny, ale takie, powiedziałabym, subtelne podkreślenie. Bo te drobinki są bardzo delikatne, bardzo fajnie tak skomponowane ze sobą kolorystycznie i to jest tylko takie odświeżenie, nadanie blasku, pięknego rozświetlenia. Nie wiem dlaczego, ale przygotowując się do tego filmu, zauważyłam, że tego produktu nie ma już w ofercie Sephory online. Podejrzewam, że jest dostępny już tylko i wyłącznie stacjonarnie i też na pewno w innych odcieniach, tych odcieniach, które są dopasowane do tego. I to jest bardzo fajna propozycja, słuchajcie, jeśli na przykład wyjeżdżacie na wakacje, a nie chcecie brać ze sobą całej butelki, tej właśnie dużej butelki płynnego, tego żelowego preparatu, to można zabrać ze sobą taki mały kompakt, który daje podobny efekt, ale tak jak powiedziałam, nie przyciemnia skóry, natomiast też będzie fajnie się sprawdzał przy nakładaniu nawet, słuchajcie, paluszkami. Nie trzeba żadnego pędzla, wystarczy lekko go potrzeć, dodać sobie gdzieś tego blasku. Coś wspaniałego. Natomiast już od kilku dobrych sezonów letnich w mojej pielęgnacji, w moich takich makijażowych, można by powiedzieć, cudeńkach, ale też w preparatach, które no nie wyobrażam sobie, żebym ich po prostu latem nie miała, zawsze wysoką pozycję zajmują te dwa oto rozświetlacze. W sumie to rozświetlacz z kolekcji Bronze Goddess od Estée Lauder. To jest moim zdaniem mistrzostwo świata i widząc też po tym, jak te preparaty, jak te rozświetlacze momentalnie się sprzedają, najprawdopodobniej po prostu Polki kochają te rozświetlacze. No nie da się tutaj, słuchajcie, puścić wam żadnej ściemy, bo one same w sobie są przepiękne. Są przepiękne. I wyróżnia je na tle wszystkich innych kosmetyków, które do tej pory ja poznałam, to, że pachną, słuchajcie, pachną jak cała seria, jak te tradycyjne, oryginalne perfumy Bronze Goddess od Estée Lauder. Wystarczy je otworzyć. To jest coś wspaniałego, słuchajcie, jak zainwestujecie w ten zapach i jeszcze dodatkowo kupicie sobie taki jeden rozświetlacz, spryskacie się tym zapachem w ciągu dnia albo rano, dodacie sobie na twarz gdzieś blasku takim rozświetlaczem, to naprawdę, uwierzcie mi, będziecie miały poprawiony humor,
na cały dzień. To jest coś wspaniałego. Te rozświetlacze są w formie żelowej. Są niesamowicie wydajne, bo jeśli będziecie korzystać z nich przy pomocy pędzla i tylko delikatnie gdzieś tam sobie podkreślać skórę właśnie przy pomocy takiego rozświetlacza, to one spokojnie starczą Wam na 2 lata, nawet na dłużej, kto wie. Są też dostępne w 3 odcieniach. Ja posiadam 2, czyli odcień 02 Solar Crush, który jest takim odcieniem przepięknego złota, takiego tradycyjnego złota, które daje na skórze niesamowitą, piękną taflę. Nie wiem, czy będziecie to teraz widzieć, ja go mam właśnie tutaj w tym momencie na skórze. Cudownie odbija światło i wygląda naprawdę tak powiedziałabym drogo, luksusowo. O, dodatkowo mam też odcień, który jest numerkiem 03, czyli Modern Mercury, i to jest już, powiedziałabym, bardziej takie różowe złoto, coś jaśniejszego, opcja dla kobiet, które mają jaśniejszą skórę, korzystają na przykład z jaśniejszych podkładów, czy też chcą bardzo tak subtelnie i delikatnie podkreślić na przykład kości policzkowe albo gdzieś właśnie na przykład na dekolcie, na obojczykach, to ta wersja 03 lepiej się u Was sprawdzi niż wersja 02. Jest oczywiście jeszcze jedna wersja 01, która już jest taka bardzo jasna, wpadająca w tony srebrne, ale myślę, że jeśli chodzi o taki okres właśnie wakacyjny, to jednak to złoto zdecydowanie bardziej do mnie przemawia. No i ten zapach. No słuchajcie, mam otwarte tutaj przed sobą te rozświetlacze i pachnie mi nimi cudownie. Ja jestem w nich po prostu zakochana. Co roku marka Estée Lauder zmienia odrobinę opakowania tych produktów. Gdybym miała, powiem Wam szczerze, gdybym miała zainwestować w jeden kosmetyk, taki właśnie rozświetlający, który fantastycznie sprawdzi się do letnich stylizacji wieczorami, właśnie w takim wakacyjnym tonie, wakacyjnym klimacie, to bym postawiła zdecydowanie na właśnie taki rozświetlacz od Estée Lauder. Ja, tak jak Wam mówię, ja jestem nimi zachwycona, uwielbiam, one są wydajne, gdzieś nigdzie się nie osypują, dają przepiękny efekt na skórze i naprawdę można z nimi zrobić cały efekt. No oczywiście nie rozsmarujecie sobie takiego rozświetlacza na ciele, ale mimo wszystko warto się zastanowić, czy taki jeden piękny rozświetlacz, który nie będzie miał tych takich widocznych, brokatowych drobinek, ale będzie zostawiał przepiękną taflę na skórze, czy to właśnie nie jest to na lato. Coś mi się zdaje, że ten film będzie dzisiaj bardzo długi, ale chciałam Wam jeszcze pokazać ostatnią opcję, opcję naturalną, coś w kremie i też rozświetlacz, który możecie używać zarówno na twarzy, ale też właśnie na dekolt, obojczyki, gdzieś tutaj na ramiona, gdzieś tutaj, żeby sobie delikatnie podkreślić opaleniznę. I znowu, uwaga, będzie to marka Fridge, jest to Glow and Beauty. Ja już na temat tego rozświetlacza zrobiłam oddzielny post na moim blogu, oczywiście Wam zostawię link do niego w opisie. Przepiękne opakowanie z kryształkiem Swarovskiego, cudowny efekt na skórze, kremowa konsystencja, bardzo, bardzo wydajny, dosłownie odrobina gdzieś, żeby sobie tutaj dodać na Waszej skórze. Pięknie pachnie. Pachnie różami, jeśli lubicie oczywiście taki zapach, i on już nie daje takiego efektu złota, ale powiedziałabym, że jest to taka rozświetlająca, naturalna tafla. I to, co jest fajne w przypadku tego rozświetlacza, to to, że możecie go stosować samodzielnie pod podkład albo na podkład, delikatnie wklepać go na przykład tutaj w kości policzkowe albo na przykład na powiekę czy tutaj na łuk kupidyna, podkreślić sobie obojczyki. No słuchajcie, efekt będzie wow. I tak jak mówię, naturalny skład, bardzo, ale to bardzo wydajny produkt, to przepiękne opakowanie i też to, co jest ciekawe, wcale nie musicie trzymać go w lodówce. Oh, 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 oh
Tak, moje drogie panie, rozgadałam się dzisiaj, ale pokazałam wam wszystkie moje propozycje, jeśli chodzi o tegoroczne lato. Nie wiem, jak będzie w przyszłym roku i nie wiem, po jakie kosmetyki będę sięgać, ale tak jak powiedziałam, ja nie wyobrażam sobie, żeby lato obyło się bez blasku, bez rozświetlenia, bez złota, bez takich drobinek, podkreślenia opalenizny. To jest coś, na co ja stawiam i mam nadzieję, że wśród was znajdą się również takie zwolenniczki jak ja, właśnie tego letniego rozświetlenia, letniego blasku. Jestem ciekawa, co myślicie na temat tych propozycji, które wam dzisiaj przedstawiłam i czy wśród nich macie jakąś swoją perełkę, a może wykorzystacie z innych preparatów rozświetlających, które warto by było polecić. Jeśli tak, to koniecznie dajcie znać w komentarzach i przedstawcie wasze propozycje. A tymczasem dziękuję wam bardzo serdecznie za obecność, za wytrwanie do końca tego filmu. Trzymajcie się ciepło i widzimy się w kolejnej publikacji. Buziaki, pa!